Na Jeleniogórskim Dworcu Kolejowym zespół ludowy czekał na przyjazd specjalnego pociągu. Podróżują nim kandydaci partii socjalistycznych oraz ich sympatycy do Europarlamentu z Polski, Niemiec i Francji. Podróż rozpoczęła się w Berlinie, a zakończy w Libercu. Wśród kandydatów do Europarlamentu byli Małgorzata Sekuła-Szmajdzińska, Gabi Biszow i Matthias Ecke. Jak podkreślali kandydaci, tylko wspólne działanie ponad granicami pozwoli Europie stać się miejscem wielkich możliwości. Unia Europejska to jest cudowny stan. Tak właśnie ma być po wsze czasy. Ja jestem osobą, która reaguje na masę różnych problemów i po prostu całe życie słucham ludzi. Więc będę gotowa zajmować się wieloma tematami, ponieważ takie jest moje doświadczenie parlamentarne. Nieco bardziej sprecyzowane oczekiwania i cele miał Matthias Ecke. Chciałbym poprawić warunki socjalne związane z zatrudnieniem i niedługo przygotujemy realne propozycje zmian. Unia Europejska musi być gwarantem pokoju, bo bez niego nie ma postępu. Po spotkaniu na Jeleniogórskim Dworcu Kolejowym kandydaci do Europarlamentu i ich zwolennicy złożyli kwiaty pod pomnikiem Francuzów walczących w II wojnie światowej.